Partnerem dzisiejszego odcinka jest Broken Ranks, polska gra MMORPG w klimatach dark fantasy, w której to wraz ze znajomymi możesz doświadczyć wciągającej fabuły, emocjonujących walk z bossami i to wszystko w fajnej, okołosłowiańskiej otoczce. Gierka jest free to play, więc rozpoczęcie zabawy nic nie kosztuje. Wystarczy jedynie, że zarejestrujesz się z linku w opisie, pobierasz grę, instalujesz i tyle. Miłej zabawy! Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wagon, a wy jesteście moimi zacnymi widzami. A to jest trzeci odcinek z Gothic 2, zagrajmy wy na moim kanale. Dziękuję wam za odbiór, bo jakby wasze opinie na temat dwóch poprzednich odcinków są bardzo dobre. Było dużo fajnych komentarzy, jeden wychwyciłem, to od razu wpiszemy kolegę, który ten komentarz tutaj zapodał. Pablo San Escobar, w skrócie napisałeś żarcik, tak? Napisałeś żarcik, który mnie rozbawił i nie tylko mnie, bo miałeś dużo pozytywnych opinii. Dodałem tam łapeczkę od siebie, dodałem też serduszko, więc wiadomo o co chodzi. Zachęcam wszystkich do komentowania i zachęcam tak na początku, żebyście zostawiali łapeczki w górę, bo wiecie, nie oszukujmy się, ale bez łapeczek w górę nie ma łapek w górę, więc jakby, no to jest ważne, to nie musimy o tym rozmawiać, tak? Nie musimy już poruszać więcej tego tematu. Łapeczki w górę i tyle. A co? No ja może przypomnę, co robiliśmy na ostatnim odcinku, bo na ostatnim odcinku pomogliśmy na farmie Lobarta. Pozbyliśmy się problemu z bandytami, dostarczyliśmy tutaj żonie Lobarta patelnie i tak dalej, dzięki czemu mogliśmy sobie kupić ubranie farmera, które teraz mamy na sobie w dosyć opłacalnej cenie. No i zadałem wam takie pytanie, jak dostaniemy się do miasta? Najwięcej waszych komentarzy było takich, żebym obszedł miasto i żebym od strony latarni morskiej wskoczył do wody i gdzieś tam potem płynąc wszedł do tej dzielnicy portowej, dopłynął tam i dostaniemy za to 500 punktów doświadczenia, czyli to jest takie najbardziej opłacalne wejście do miasta i tak też właśnie dzisiaj tutaj zrobimy. Wydaje mi się, że możemy spróbować, a sama ta droga na tyły tego miasta, żeby to wszystko obejść, może być dosyć ciekawa. Może to być dosyć ciekawa przygoda. Wracamy na farmę, na farmie prześpimy się, jakby to jest nasze pożegnanie z farmą Lobarta, nie oszukujmy się. Nakarmili nas, napoili nas, dali nam łóżko, tak, kawał ciepłego kąta i przytulili w potrzebie, dali nam pracę, te ręce pracowały uczciwie, ale no musimy opuścić to miejsce. A ty co tu siedzisz? Ty, tfu! Jesteś tu niemile widziany, rozumiesz? No, handlarzyna od siedmiu boleści. Idziemy do swoich, na farmę. Prześpijmy się, mówię, może jakieś tam jeszcze śniadanko wydębimy sobie z rana. Śniadanko z rana jak śmietana od tutaj naszej koleżanki na farmie. No i co, no opuścimy to miejsce, tak? Może jeszcze kiedyś wrócimy w innych okolicznościach. Ojeju, co ja zrobiłem? Ale chyba nie, a może. Zobaczymy, tak, zobaczymy, jak na razie mamy łóżeczko swoje tutaj, jakby więc. O, skórzany mieszek! Dostaliśmy prezent! No nie, ja co prawda tam wspominałem na głos, że planuję odejść, że zająć się czymś innym, podróże, zwiedzać, gdzieś tam, wiecie, jakieś robotę znaleźć w mieście czy coś, ale żeby prezenty na odchodne zostawiać? No, dziękuję, naprawdę, bierzemy to, oczywiście bez zająknięcia, przyda nam się, więc spoko i idziemy spać w naszym łóżeczku, bardzo wygodnym łóżeczku, które teraz musimy odstąpić komuś innemu, jakby my już na farmie pracować nie będziemy, teraz ktoś inny zajmie nasze miejsce, mam nadzieję. Bo jak widać, no jeżeli my przydaliśmy się Lobartowi, no to pewnie ktoś inny też się przyda. No dobra, Lobart dogląda swoich owiec, a my idziemy do jego żony po śniadanie. Tutaj też możemy się pożegnać, to do widzenia. No nie trzeba. Hilda, hej, ty. Cześć, już tak ostatni raz tylko po jedzonko, proszę, coś dobrego. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. Porządna kobieta, naprawdę bardzo dobra, taka poczciwa, robotna, pracowita, jak ładnie wygląda, nie? Się potrafi ubrać, zobaczcie. Dobrze, dobrze, no Lobart wiedział w co się ładuje. Elegancko, no to opuszczamy farmę. Trzymajcie się łowieczki, wszyscy się trzymajcie, dobrzy ludzie. Ale na nas czeka miasto, tak? Perła tej okolicy, jakby perła tych mórz. Korinis, miasto portowe, stolica kultury. Ty kurna dziadu, siedzisz tu dalej? Tu! No, jesteś tu niemile widziany, rozumiesz? Żebym ja ci więcej gnido nie widział. No, koleś jest szemrany, to ja wam mówię, to jest jakiś... Ja rozumiem siedzieć tutaj, nie wiem,
Jeden dzień. No drugi dzień, ale kurna, trzeci? No coś tu jest nie tak. No ja nie wiem, to złodziej jakiś, no. To złodziej jest, ja wam mówię. Trzeba uważać na takich, no. My tutaj się staramy być porządni, tak? Chcemy być porządni, no. Już nie kradniemy aż tak bardzo. Nie mordujemy za nic, tak? To jest bardzo ważne. No i co, no? A do miasta dostajemy się tylko od tyłu. Idziemy, no nad tą porządnością musimy poćwiczyć, ale spokojnie, tak, na wszystko przyjdzie czas. Idziemy, jakby obejdziemy tutaj miasteczko tym. Musimy iść wzdłuż murów, gdzieś tam czasem, wiadomo, możemy odejść od tych murów, ale najważniejsze jest, żebyśmy się kierowali w stronę latarni morskiej i tam wskoczyli do wody. Sama ta ścieżka będzie dosyć ciekawa, może znajdziemy jakieś fajne przedmioty. Szkieletory leżą, jakieś zwłoki. Wiecie, Koringis, to tam jest praca, tam stolica kultury, to kaplica jest, tak, można kazania posłuchać, na przykład handlarze. Nie tak jak tamten siedzący, kurna, handlarzyna obwoźny, tylko handlarze, prawdziwi handlarze, kowal, myśliwy, to tam się dzieje, to tam, jak chcesz mieć porządny łuk, to tylko z Koringis, chcesz porządnego miecza, to tylko z Koringis, tak, jak chcesz porządnie zjeść, no, tam jest tyle lokali, gdzie można coś zjeść, ludzie, tylko Koringis, tak, no i my tam się właśnie musimy dostać, no, właśnie tam musimy się dostać, więc przejdziemy sobie tutaj tak, cyk, idziemy na dół, tu mamy polne bestie. No tam widzę rdeścik polny. Tutaj też jakaś kapucha leży. Bierzemy! Dawaj szybko! Szybko! Uciekamy! Do góry! Dawaj! Nie mogę wskoczyć! Uciekamy! Dawaj, Bezi! Dobra, udało nam się. Chyba jest w porządku. Chociaż tutaj już tak chyba nie wskoczymy. Kurczę, ja tak bez namysłu zeskoczyłem tutaj niżej. A tu wychodzi na to, że to może nie być takie proste, żeby się dostać na górę. Ale nie, chyba jest okej, wiecie? Nie, jest w porządku. Dostałem się na górę. Wiecie, ja co prawda walczyłem z polną bestią, ale to była mała, młoda taka bestia. To taka niewyrośnięta jeszcze. Tu mamy taką dorosłą i tam w oddali widzę, że ma kolegów. Tu cała rodzina jest, więc może nie ładujmy się na razie w tego typu kłopoty. Ja bym sobie może jeszcze zobaczył, czy tutaj pod tymi murami nic nie ma. Dla mnie, nie wiem, mogę wejść? Jasne, że mogę. Pod murami można już, my już się przekonaliśmy o tym, że można znaleźć naprawdę przydatne przedmioty. Jakieś srebro, jakieś biżuteria, zwłoki... Ludzie wyrzucają różne rzeczy. Ale tutaj tak no mało widać. Ja chyba nie ma niczego, wiecie? Chyba niczego nie ma. Tam na dole też nic nie widzę, żadnych roślinek, nic. Kurczę, tak pusto tutaj. No szkoda. No szkoda, mamy wilka. Mamy schody. Czekajcie, ja sobie wejdę tymi schodami. Może zaatakujemy tego wilka? Może sprawdzimy się w walce z wilkiem? Udało nam się pokonać jednego chyba młodego wilka ostatnio. To może pokonamy i tego dużego, dorosłego. Zapraszam. Jak dawaj, cyk, cyk. No widzicie, trzeba odpowiednią taktykę, tak? Czyli jakby on atakuje, to ja się cofam. On atakuje, dawaj, ja się cofam. Dobrze, dawaj, dobrze. A ja się cofam, elegancko. I krytyczny cios. Trafiłem go w jakiś punkt bardzo mocno witalny. Może w szczepionkę, nie wiem, ale... Zabiłem go i to bardzo sprawnie. No i dobrze, czyli wiemy już, że z dorosłymi wilkami sobie poradzimy bez problemu. Tam mamy krwiopijców, ale to... Wiecie, to, że ja sobie radzę z tymi potworkami, z tymi zwierzakami, tak walcząc z nimi z osobna, to też nie znaczy, że ja tutaj z każdym chcę walczyć, bo... No nie oszukujmy się, nie potrafię jeszcze jakby tak preparować tych zwierząt, więc szkoda zabijać wszystkie napotkane zwierzaczki, bo to potem skóry przepadają, tak jakby... Tak to można by uciąć skrzydełka, nogę, cokolwiek. Czekajcie, bo tam jeszcze jeden wilk. Tam jest jeszcze jeden wilk. To ja sobie może właśnie zeskoczę tutaj. Cyk. O, ognisty korzeń. Przejdziemy tym rowem, który wy nazywacie fosą. Nie wiem. Mi to nie wygląda na fosę. To taki rów bardziej. Nie wiem, może fosa. Może fosa, ale w sumie to rów może być fosą, a fosa może być rowem, tak? Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Nie ma to chyba większego znaczenia. Wiem, że możemy tędy przejść. Coś tu jeszcze może znajdziemy. No dawaj, panie, co pan kamień tutaj przeszkodził? Taki skoczny, taki wygimnastykowany. Tam coś łazi, kurna, te wilki jakieś. Trzeba odejść tak w miarę szybko, żeby nas nie pogoniły. No, a wrócimy tutaj, nauczymy się może właśnie zdejmować skórę z wilków i wtedy sobie przyjdziemy tutaj. Idziemy dalej tym rowem. Tu mamy, widzę, drugą bramę, czyli już jesteśmy blisko latarni morskiej, ale mamy cel, żeby ominąć strażników. Przejdziemy sobie, chociaż czekajcie, bo to mamy jeszcze jednego.
No dobra, to widzę, że jakby ominięcie tych strażników może być niemożliwe, to chyba jednak będziemy improwizować. Może jak zaczepi nas któryś, to nie będziemy wyrażać jakiejś wielkiej chęci wejścia do miasta. My tylko będziemy przechodzić, tak? Będziemy przechodzić, pójdziemy sobie dalej. Jakby bierzemy tego grzyba, żeby nas jeszcze wilk nie zaatakował. Chociaż dobra, tego wilka mogę tutaj pokonać jeszcze, w sumie to nie ma problemu, jeszcze jeden. Dawaj, zawsze to jakieś tam faktycznie może punkty doświadczenia. Zwłaszcza na początku gry. Ła, ugryzł. Ugryzł mnie. Dawaj. Naprawdę mnie pogryzł. No i mam nauczkę. Mam cholerną nauczkę. No człowiek zachłanny, parę punktów doświadczenia widzicie i tutaj takie cyrki. No i co? No, przydałoby nam się chyba coś zjeść. A zjemy sobie śniadanko. Możemy uznać, że ten czerwony pasek to nie tylko pasek naszego życia, ale także pasek jakby pokazujący, czy bezimienny jest głodny, czy nie jest głodny. Bo jakby nie patrzeć, jedzenie jakby przywraca nam punkty życia, więc możemy tak uznać, że to takie pół na pół, nie? Trochę życia, trochę jakby pustego żołądka, czy pełnego żołądka ten paseczek przedstawia. Mamy tutaj jeszcze jakieś rośliny, czy nie? Może jak zobaczą, że zbieram jakieś chwasty, grzyby, to utwierdzą się w tym, że faktycznie ten gość musi być grzybiarzem. To na pewno jest farmer. No dobra, tutaj już chyba niczego nie ma, okej. Jesteśmy gotowi na rozmowę? No chyba jesteśmy, nie spróbujmy, dawaj. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Skąd idę? No z miasta na pewno nie idę. Koleś przecież stoi tutaj, widziałby, że wychodzę z miasta. Nie twój interes? Nie, spokojnie. Musimy być mili, tak? On nas zaczepił na pewno z jakiegoś powodu, ale to nie znaczy, że mamy się boczyć na niego tutaj. Jakby powiem mu, że jestem z farmy, tak? Z jednej z farm. Będziemy przy tym jakby tutaj się trzymać tego. Z jednej z farm. Farmer, Więc nie powinieneś samotnie wędrować przez tak niebezpieczną okolicę. Kto wie, co może ci się przydarzyć? Kto wie? No na pewno ty, to może mi powiesz. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Na przykład bandyci. Takiego słabeusza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Jeśli nie wpadniesz w ręce bandytów, zajmą się tobą dzikie bestie i najemnicy grasujący w tych lasach. Znajdź sobie najpierw chociaż jakąś przyzwoitą zbroję. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Nie no, wiesz, tak mi życzysz, mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż domyślam się, czego ode mnie chcesz i co próbujesz wywołać, jakby emocje, jakie u mnie wywołać. Strach, wiecie, jakiś tak lęk, może niedowierzanie we własne umiejętności. Ja przypominam, że ja z dwoma bandytami miałem do czynienia. Trzema tak naprawdę, jednego przekonałem do siebie, jesteśmy kolegami, a dwóch spłonęło żywce, tak? Ja, to było okrutne, wiem, ale pokazałem im, gdzie raki zimują, więc chyba nie jestem aż taki słaby, na jakiego wyglądam, co? Przypuśćmy, że potrzebowałbym kiedyś twojej pomocy. Co proponujesz? Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? No i widzimy przyzwyczajenie jakby naszego bohatera do tego typu gości, osób. Bo gości, to ja tutaj jestem gościem, on tutaj jest u siebie. Bo no byliśmy w Górniczej Dolinie i mieliśmy do czynienia z takimi typami, co no niestety, ale próbowali zdjąć z nas parę sztuk magicznej bryły, rudy, no w zamian za ochronę, tak? A oczywiście, kiedy nie płaciliśmy, no to wtedy wiadomo, jak to się kończyło. Myślę, że jak mu nie zapłacę, to jakby nie będzie żadnego problemu, ale to może jest taki dobry krok, żeby zaprzyjaźnić się z kimś, żeby, wiecie, mieć sojusznika już w kimś. Jakby nie patrzeć, jest strażnikiem miejskim, więc jakby tak, no, może nam się to opłacić, więc proszę takie wychuchane, wycacane 10 sztuk złota specjalnie dla ciebie. Czemu nie? Oto twoje 10 sztuk złota. Wspaniale. Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mam tylko jedną prośbę. Nie przybiegaj do mnie z każdym nieistotnym drobiazgiem, rozumiesz? Okej, świetnie. Ciekawe, czy gdyby bezimienny nie wspomniał o tych pieniądzach, o tym, ile to kosztuje, tak, ile sobie życzy, to czy on by w ogóle poruszył temat pieniędzy? Może
najzwyczajniej chciał nas ostrzec, tak? Ale ta, on tak sugerował, jakby sugerował. Tak, my ominiemy ich chyba, tak? Ominiemy czy nie? Ominąłem? Czekajcie. O, mamy kwiotek. Niebieski bez. No. No i tego to już nie ominę, on już do mnie leci. Czekajcie, zabijemy go, dawaj, cyk, cyk. No, a po to mamy łuk, tak? Dlatego, o, hej. Dlatego na początku gry mówiłem wam, że jakby łuk jest bardzo potężną bronią. Nawet kiedy nie potrafimy zbyt dobrze z niego korzystać, to na początku ma dużą przewagę nad mieczem, bo bardzo często trafia i kiedy trafia, to za dużo obrażeń, więc możemy sobie poradzić gdzieś czasem z przeciwnikiem, z którym no z mieczem byłoby trudno, znaczy trudno, no trudniej, na pewno trudniej, trzeba by skakać, biegać, wiecie, gdzieś tam jakieś uniki robić, a tutaj po prostu strzelamy i możemy nie myśleć o unikach, chociaż zostałem ugryziony z tego co widzę, więc jakiś cios jednak omyłkowo przyjąłem. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Jakieś grzyby, tak? Mamy grzyby, bierzemy te grzyby, przydadzą nam się. Tak, wiecie, w normalnych okolicznościach pewnie podbiegłbym do niego z tymi krwiopijcami i zapłaciłem 10 sztuk złota, pomagaj, tak? Ale to, wiecie, jest ryzyko, że zabrałby nam punkty doświadczenia z tych bestyjek, a jednak te punkty są bardzo istotne. Ile mamy punktów już? Zobaczcie, mamy 20 punktów nauki i no brakuje nam 1000 punktów doświadczenia, żeby wbić trzeci poziom, więc może podekspimy troszeczkę tutaj, idąc właśnie w kierunku tej latarni morskiej, sobie kilka punktów doświadczenia zdobędziemy, żeby ten trzeci poziom wbić, bo kiedy wbijemy trzeci poziom, to już wiecie, no, większe pole manewru, tak? Wejdziemy do miasta, jakby nauczymy się czegoś, będziemy mogli się nauczyć właśnie, nie wiem, preparowania zwierząt, czy siły, czy czegokolwiek, tak? Tu mamy szczury jeszcze, więc jakby tam, jak widzimy jakichś przeciwników, to warto się nimi zająć, zwłaszcza kiedy to nie są silni przeciwnicy, tylko właśnie takie szczury, czy coś w tym stylu. Dawaj. Ale z dwoma szczurami to może być ciężko, czekajcie. A może nie? Chyba nie jest tak źle, co? Nie jest tak najgorzej. Dawaj. Oberwałem. Dawaj, tutaj, dawaj, lewo, prawo, dobrze. Jest okej. Okay. Mamy chrząszcze jeszcze na deserek elegancki. Nie jest tak najgorzej z dwoma, chociaż no oberwałem, trochę mnie pogryzły, ale szczur to szczur. W ogóle chyba strzeliłem gafę ostatnio, kiedy nagrywałem pierwszy odcinek, powiedziałem wam, że w Gothicu są duże szczury, te olbrzymie szczury i są też te małe szczury, a wychodzi na to, że nie, chyba nie. Chyba nie ma tych małych jednak, chyba są tylko te duże. Nie wiem, zweryfikujcie to może, napiszcie mi jak jest, bo chyba nie przeczytałem żadnego komentarza, który odniósłby się do tego, ale tak ja sobie tak potem myślałem, po tym jak nagrałem ten odcinek, że kurna, coś tu jest nie tak, chyba jednak nie ma w Gothicu tych małych, są tylko te duże. Tam dalej nie wiem, czy jest sens iść. Czekajcie, no na pewno mam jakąś łódeczkę, szkielet łódeczki, taki rozebrany tutaj, nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi, ale może tutaj woda była kiedyś, bo tak... Kurczę, może tak. Może była, nie? Może była, nie wiem. Wiem za to, że mamy zardzewiały topór, mamy jakieś kwiotki, jakieś kolejne szczury tutaj są, więc... No postaramy się je pokonać. Nie wiem, czy leczymy się? Nie. Dobra, one już do nas idą, więc... dobijemy to. Raz. No. Dawaj, cyk. O, krytyk. Dobrze. Bardzo ładnie. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Dobrze. Kurna. Ma się te umiejętności, nie? Dobrze, kurna, bierzemy. No i ile mamy punktów? No, tam troszeczkę wbiłem tego doświadczenia, jest w porządku. Jest okej. Dobra, zbieramy, wiecie, ja wyleczyć się wyleczę i tak, bo to mamy już prawie połowę punktów życia, a to już jest niebezpieczne. Jakby, jak tak 70% jest, to jeszcze okej, ale no tak połowa, no niebezpiecznie. Tutaj widzę, mamy kretoszczury. Czy myśmy walczyli z kretoszczurami, czy jeszcze nie? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. No to chyba musi być ten pierwszy raz, to może sobie zjemy gulasz, tak, od Hildy, żony Lobarta i staniemy tutaj naprzeciwko tych łysawych bestii. No zapraszam, zapraszam, one już mocniejsze. Ej, one są naprawdę mocne! Wow! Okej, okay, mamy jednego. One są mocne! Uciekam! Kurna, prawie mnie zabiły! A to niedobrze. Ej, naprawdę uciekam. Musimy się wyleczyć. Kurczę, no. Widzicie, gdybym się nie wyleczył, gdybym jednak
z połową punktów życia poszedł do nich, to byłoby bardzo nieciekawie. Mamy wielkie grzyby, więc tego wielkiego grzyba zjemy razy trzy. Może sobie popijemy zupą rybną i... I tak całkowicie do pełna być nie musi, ale... Ale idziemy, tak, idziemy tam. Ja ci jeszcze pokażę, kretoszczurze, gdzie raki zimują. Kurna, damy do wiwatu tutaj. Koledze, łysawemu koledze. Łysy! No, tutaj, dawaj, psyk, dobrze. Ale to jest jednak, wiecie, no, nauczka, żeby... O ile jest to możliwe, to żeby nie walczyć może z kilkoma przeciwnikami naraz. Dobra, chyba wiecie, idę stąd, bo tutaj już się zaczyna robić ciężko, więc... Jakby mamy cel, musimy się dostać do miasta, więc idziemy na górę w kierunku właśnie latarni morskiej. To jest nasz cel i tam się postaramy przedostać, więc idziemy. Nie wiem, czy się leczymy teraz, czy nie. Może wyleczymy się, bo to wiecie, różnie bywa. Zupka rybna, co my tu jeszcze mamy? Może grzybem sobie zjemy, nie wiem, jakiś ciemny grzyb to. Zjemy sobie jednego, drugiego grzybsona sobie zjadłem i komu w drogę, temu wiatr w nogę i kurna, idziemy, nie? No, idziemy. Z wiatrem, tak? Lecimy. Ale ładnie to wygląda. Kurna, nie? Fajnie, te krzaczki, te drzewka, te kolory, bo to kolory właśnie... O! Ścierwojad! Dobrze! Ej, mieliśmy pierwszego kretoszczura, to mamy pierwszego ścierwojada, tak? Dawaj, cyk, cyk, dobrze. Cyk, cyk. No, już tak bardziej agresywnie podszedłem do tematu, ale... Ze ścierwojadami to nie oszukujmy się, ale ja mam doświadczenie. No dobra. W Gothiku 1 to było tylu ścierwojadów. Dużo ich było. Bardzo. Tutaj no to był nasz pierwszy. Ale no wiadomo o co chodzi. Dobra. Widzę, mamy kolejne dwa. A tam już chyba latarnia, tak? Tak. Mamy latarnię morską. No dobrze. To chyba pokonamy ich, nie? Dawaj. Zapraszam. Ale pojedynczo tak, żeby ktoś dwa razy przypadkiem nie dostał. Oj! Ej! Dziabnął! To zły omen. Znowu mnie dziabnął. Gałgany, moi widzowie, to zły omen. My dobrze wiemy, że jeżeli ścierwojad dziabnie pierwszy, to wiedz, że coś się dzieje. Spotka nas coś niemiłego, coś złego. I to jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że może jednak nie, ale... No niestety, gałgany, ale... Ścierwojada nie oszukasz, tak? Dawaj, raz, dwa, raz, dwa. Ła! Ła! Znowu mnie uderzył. Kurna, mam tak mało punktów życia. Znowu te grzyby muszę... Ja od tych grzybów dostanę rozwolnienie. Co to będzie? Co ze mną będzie? Mam jakiś dobry alkohol? Nie wiem, co my tu mamy? Jakieś piwo by się przydało. Tu widzę, mamy gin z kufra. No mało tego życia daje, ale dobra, to wypijemy sobie, tak wiecie. No. Żeby tego bólu tak nie czuć, nie? Żeby tego, wiecie. Żeby te hańby tutaj zmazać ze mnie. Dałem się dziobnąć ścierwojadowi. I to dziobnął mnie pierwszy. Bandyta. Oni mają pancerz, co? Tacy... Wydaje mi się, że mogę ich nie pokonać, nie? To chyba nie są tacy bandyci. Jak ci ostatnio, co ich spotkaliśmy. Wiecie, ja tam nie muszę iść, jakby... Chodziło o taki punkt nawigacyjny, żeby ta wieża mi tutaj zapodała, a wyznaczyła, tak? A tu mamy wodę i do tej wody musimy się przedostać. Mamy plażę, ale brudno. Na plażę też się dostaniemy, tam płonie ognisko, więc ktoś tam jest. No to na pewno pójdziemy na plażę, zobaczymy, kogo tam spotkamy. Kto tam się taki znajduje na tej plaży? Kto tam żyje w odosobnieniu? A my sobie tutaj spokojnie po tych skałkach jakby... Wow, prawie spadłem! Postaramy się właśnie w kierunku miasta udać. No i to będzie nasza przepustka do tego pięknego miasta. Do tej pięknej... Tutaj wiecie, zobaczcie, tętniącej życiem dzielnicy portowej. Dawaj, hopsasa. Skaczemy sobie bardzo ładnie. Tutaj też sobie skoczymy. Bardzo ładnie, w sposób kontrolowany. Tutaj też sobie skoczymy. Bardzo ładnie. No i jesteśmy. Zobaczcie, do wody. Cyk! I gitara. Możemy sobie wypłynąć. Mamy tutaj przejście. Są drzwi, ale są zamknięte. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Wiadomo, mamy zamknięte drzwi. Wrócimy tutaj kiedyś, bo to są chyba kanały, tak? O ile pamiętam dobrze. Wrócimy, na pewno wrócimy, a teraz sobie płyniemy już w kierunku tutaj dzielnicy portowej. Musimy znaleźć wyjście. Nie wiem, czy musimy płynąć tam na plażę. Chyba nie, niekoniecznie, nie, chyba nie musimy. Tutaj, o, zobaczcie.
Mamy łódeczki, obok łódeczek jest jakby wejście, więc sobie tutaj wejdziemy na górę i jesteśmy, tak? Nasz cel wykonany, misja wykonana. Dostaniemy się do miasta. No i cyk, na dwie nogi, jeszcze ładna pogoda jest, kurna, tak plażowo. Mamy godzinę 13, całkiem dobry czas. Świetnie to wygląda. No dobrze, idziemy. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. No, czyli jednak nie udało nam się niezauważonym wejść do miasta. Ktoś nas zaczepia. Czy my się znamy? Taki gadatliwy jesteś. Czy my się znamy? Chłopie, nie pamiętasz mnie? Trzymałem się w pobliżu nowego obozu. Człowieku, ale było fajowo. Pamiętasz, Lee? No nie pamiętam, ale już jeżeli chodzi o nowy obóz, to rozumiem, że z Górniczej Doliny, tak? Byłem w Górniczej Dolinie. No dobra, miałem mały wypadek. Uderzyłem się w głowę, ale... Ale spoko, to cieszę się, że mnie rozpoznałeś, chociaż nie wiem, czy to dobrze. Może nie. Ach, może nie. Lee? Wiele przeszedłeś, co? Lee był przywódcą najemników w nowym obozie, więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Ciekawe rzeczy mówisz, ale tak szczerze to jakoś bardzo mnie to nie interesuje. Dlaczego ty nie jesteś z samym tym Lee, o którym tak chętnie wspominasz? Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Dlaczego przybyłeś do miasta? Taki krętacz, nie? Już próbuje wycisnąć z nas jakieś informacje. Dziadyga jeden, a to może ja zacznę zadawać pytania, co? Powiedz mi, o jakim statku mówiłeś? O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? No dobra. Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Ma jakieś plany. Jeśli go spotkam, to go chętnie zapytam. Dobrze. Wiesz może, dlaczego są tutaj paladyni? Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Dobrze. A jak dostanę się do tego gospodarstwa, o którym mówiłeś? Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? Mogę cię tam zabrać, jeśli chcesz. I tak za długo się tu kręcę. W porcie zwykle nie ma straży, ale nie mogę zaryzykować wzbudzenia ich podejrzeń. No okej. A powiesz mi coś więcej o tych najemnikach, którzy są na tym gospodarstwie? Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Fajnie, że facet wspomina mnie jako twardziela, tak? Ale no niestety, po tym jak miałem wypadek, no to siły uleciały. Ale spokojnie, zregenerujemy się, tak? Jeżeli tkwi we mnie coś więcej niż teraz sobą reprezentuję, to na pewno w końcu to wyjdzie na wierzch, nie? Ale nie, że ucieknie, tylko że ja będę silniejszy. No dobrze. Mówisz, że chcesz mnie tam doprowadzić. To może i dobry pomysł, tak? Żeby poznać wyspę. Jednak wydaje mi się, że dopiero tutaj przyszedłem. No i tak od razu wychodzić? Chyba niekoniecznie. Mamy misję do wykonania i tego się trzymajmy. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Chyba ktoś tutaj nie lubi straży, nie? Nie, to i tak. Na to wygląda. Powiedz mi tylko, czy ja mam jakiś wybór, bo mam chyba jakiś nie. Wybór? Na twoim miejscu udałbym się na farmę Onara i pogadał z Lee. Na pewno znajdziemy jakiś sposób, żeby dostać się do górnego miasta.
Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, chociaż propozycja, no, całkiem interesująca. Słuchaj, facet, możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne, jeśli chcesz. Pomogę ci popracować nad twoją zręcznością. Nie wiadomo, zręcznością. No niestety, wolałbym być silniejszy, aniżeli zręczny. No ale, dobra. Idziemy, tak? Jakby... Można powiedzieć, że mamy kolegę. Nie spodziewałem się, że tak od razu. Ktoś nas zaczepi, ale spoko. Jest okej, ładnie to wygląda. Dzielnica portowa, tak? Jakby jakieś tam żurawie, dźwigi. Tu chłopaki budują, widzę. Nie mówię ci przecież. Jakiś okręt. No miasto jak miasto, jak ich wiele, nie? Chyba. Nie wiadomo już, komu można ufać. Dobra, idziemy. Musimy się dostać do Paladyna, którego widzieliśmy z drugiej strony, więc jakby przedostaniemy się tam do głównej bramy. Tu widzę, mamy handlarza, może jakieś owocki, bo widzę, nasz bezimienny głodny jest. Jakieś jabłuszka, coś, jakaś bułeczka by człowiek kupił, nie? Smacznego życzę, koleżanca. Widzę, że chyba się znacie. Myśli, że to takie łatwe. W tym samym sklepie się chyba ubierają, nie? Bo widzę ten dekolcik, to no ale to... Czego ja się spodziewam? Dzielnica portowa. Korinis. No, stolicą kultury to może nie jest. Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. Jak ty dobrze wiesz, czego mi trzeba. Pokaż towary. Co tam masz? Pokaż mi swoje towary. Chlebek, ryba, woda. Dziewczyno, a nie masz żadnych jabłuszek, owoców, nic? No taka trochę szkoda, jakby, no zjadłbym jabłuszko, jakiś banana. Banana bym zjadł, no coś takiego, no ale no, nie ma to nie ma, trudno. A powiedziałaś mi, że masz wszystko. Chyba nie chodziło o towary, prawda? Może masz jakieś informacje? Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? No oczywiście jak najwięcej mnie interesuje. Czy są tutaj może jacyś inni handlarze? Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. Czyli nikt, kto by mi sprzedał jabłuszka albo banany. No dobrze, szkoda, no ale okej, po lewej jakby. Ryby po prawej stronie, mapy. Mapy mogą nam się przydać. A znasz może, nie wiem, kogoś, czekajcie. O, co ciekawego można znaleźć w okolicy portu? No, posłuchamy, co się dzieje fajnego tutaj. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffa na nabrzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przejdź pod wielką kamienną twarzą. No dobra, fajnie. Czyli co, no ten okręt to dobrze byłoby zobaczyć faktycznie. Może go sobie później zobaczymy. Knajpa Cardiffa, jakaś speluna portowa. Dobrze, dobrze. To mamy dwa miejsca, które trzeba odwiedzić. Czy ostatnio może wydarzyło się coś niezwykłego, o czym warto opowiedzieć? Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Uciekł im bez problemu. Po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli. Okej. Wskoczył do wody i tyle go widzieli. A znasz może kogoś z górnego miasta? Znasz kogoś z górnego miasta? Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. Pewna siebie, dobrze, dobrze, dobrze. Może twoja koleżanka mi coś powie ciekawego, hej. Co tam? Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Gdyby przyjechali tu zająć się orkami lub bandytami, już dawno powinni coś z tym zrobić. Musi być inny powód. Musi być inny powód, jak widać mieszkańcy nie mają zielonego pojęcia o tym innym powodzie. Tak samo ta kobieta, jak i facet, który zaczepił nas w porcie. No nie wiedzą, po co tutaj paladyni przypłynęli. My wiemy,
Tak, my wiemy. Wiemy coś więcej, ale to też chyba nie jest dobry pomysł, żeby teraz rozpowiadać wszystkim, co się dzieje, o tych smokach i tak dalej. To nie jest dobry moment, ani dobre miejsce. Powiedz mi, które z miejsc w Korinis warto odwiedzić? Może powinieneś zapytać o to jakiegoś mężczyznę. Jeśli szukasz rozrywki, udaj się do dzielnicy portowej. Jeśli jednak chcesz coś kupić, udaj się na targowisko niedaleko wschodniej bramy lub do dolnej części miasta. Rozrywkowa dziewczyna zaprasza mnie do dzielnicy portowej na rozrywkę. Och, znam taki jak wy. Nie można wam ufać. Ale co się człowiek wybawi na wakacjach, to jego, nie? No, Karaiby, te, Tortuga, nie. Widziałem na filmach. Ale bym Piłatów z Karaibów, kurno, obejrzał. Obejrzałbym kapitana Jacka Sparrowa. Dobra, kim są najważniejsze osoby w mieście? Od swojego przybycia paladyni kontrolują właściwie całe Korinis. Przedstawicielem prawa w mieście jest Lord André. Znajdziesz go w koszarach. Są tylko dwa sposoby na spotkanie się z nim. Można złamać prawo albo przyłączyć się do straży miejskiej. Dziewczyno, zapnij bluzkę, bo cię przewieje, no. Dobra, ja już może już nie będę tutaj przeszkadzać. Może jeszcze zapytamy tylko, jak zostać obywatelem miasta. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Mistrzowie rzemiosła z dolnej części miasta mają bardzo duże wpływy. Powinieneś porozmawiać z którymś z nich. No dobra. Dobra, czyli jakby jest szansa na to, żeby tutaj tak na dłużej wsiąknąć w tę mieścinę, stać się częścią tego miejsca. Okej, spoko, to brzmi dobrze. To brzmi bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Jakiś łysy koleś. Jak bandzior wygląda, nie? Dobra, nie przeszkadzamy mu, bo jeszcze nam zęby powybija. Ach, mamy kowala. No dobrze. Strażnik stoi jakby. Wszystko się zgadza, tak? Wszystko się zgadza tutaj. Stolarza mamy. No będziemy musieli z nimi wszystkimi porozmawiać na pewno, jeżeli chcemy zostać członkiem tego miejsca. A ty co tak się tutaj, panie, rozsiadłeś? Jakieś kłopoty masz? Hej, nowy w mieście, co? Tak. Ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Ale wiesz, no jest to służba, tak? Jakby jeżeli podoba ci się to miejsce, jednak przybyłeś tutaj, czerpałeś z tego wszystkiego, wydawałeś pieniądze, to może dobrze byłoby zadbać o tych ludzi, o mieszkańców. Na pewno poznałeś kogoś wartościowego, prawda? Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Tak, wiem. Z tego, co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjętym. Okej, czyli nawet jak nie jestem obywatelem, to mogę iść do koszar, tak, do straży i poprosić o trening, o cokolwiek. Dobra, powiesz mi coś więcej o Lordzie André? Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. No to jeżeli ty tak wydawałeś pieniądze, że mandaty płaciłeś, no to ja się nie dziwię, że tak szybko ci ich ubyło. I nie dziwię się, że ma uraz do straży, bo jednak no za ich sprawką te mandaty płaci, tak? Ale no gdyby kózka nie skakała, to by w mordę nie dostała, nie? No, z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy. Ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. No okej, ciekawe, może spotkamy owego Valentino i będziemy mieli okazję. Trudno mi w to uwierzyć. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet.
Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. Okej, czyli kolejna osoba nam mówi o tym wydarzeniu. No spoko, tu mamy, zobaczcie na szyld, łuczarza. Moje zdanie i tak. Ach, tu mamy łuczarza, łuczarz pod zabójczą strzałą. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Musimy tutaj zajść później, jakby. Nie mów, że o tym z pierwszej ręki dowiedzieć się, co się wydarzyło, bo być może. Rzeczywiście, prawda. Robota szuka człowieka, nie? Zobaczymy, mówią, mamy też tego paladyna, on już nas widzi. Widział nas tam po drugiej stronie, teraz widzi nas tutaj. Świetnie, no dobrze, ale. No mamy misję, tak? Mamy zadanie, musimy jednak o tym oku i nosa, wiecie, o tych smokach, o tym wszystkim tutaj, no... Musimy go poinformować, to jest bardzo ważne, więc do dzieła. Nie mówili co. Stój, innego. Nieznajomy! Nie widziałem, żebyś nie przechodził przez tę bramę. I co w związku z tym? A strażnicy strzegący drugiej bramy mają zakaz wpuszczania kogokolwiek do miasta. Będę musiał się rozmówić z tymi obwiesiami. Pozwól, że się przedstawię. To było. Jestem oczywiście. Lothar, królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Inosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących mnie. Nie można wierzyć wszystko, co się słyszy. Bardzo nudne zadanie nie dostałeś. Tak. Nikt nie słucha. Może chciał się go pozbyć. Nie sądzę, no, żeby coś się zmieniło. Chwilę w samotności poprzebywać. Tylko nie, no dobra, że o tym nie wiesz. Mam bardzo ważną wiadomość dla przywódcy paladynu. Moje może i tak nikogo nie z grubej rury, tak? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord André, dowódca Straży Miejskiej. Ale jak nikogo, no. Ja mam naprawdę bardzo ważne informacje. Człowieku, smoki! Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez przecież jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Przecież wiedział o tym. No świetnie, no ja chcę wam pomóc, a w ten sposób się zachowujesz, gościu. No co ty tutaj, stary? Co ty mówisz w ogóle? To było oczywiste. Jeżeli za taką bzdurę, jak próba ostrzeżenia was przed zagrożeniem można trafić do Paki, do Górniczej Doliny, to ja się zastanawiam, za co ja trafiłem. A może Bezimienny nie jest żadnym złodziejem, mordercą, nie? Nie wiem już, w co wierzyć. Może on po prostu znalazł się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu, no i wiecie, no, to jest cwaniak. Nie? Może powiedział dwa słowa za dużo i po prostu, no, niestety. Zawsze. Niestety, no. A powiedz mi, kto was ostrzegał o tych smokach? Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? Tak. Nazywał się Diego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ostrzegałem go, tak jak ciebie. Ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Diego. Nic mi to nie mówi, chociaż wydaje się, że znam to imię. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Przybywam, aby zdobyć oko i nosa. Może jeżeli smoki nie działają, to powiesz mi coś o artefakcie. Nie trzeba mi więcej. Przybywam, aby zdobyć oko i nosa. Święte oko i nosa? Dokładnie. Skąd o nim wiesz? Nie należysz do zakonu. No to co? Powiedział mi o nim pewien mag. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikwii. Ale... Nie chcę więcej o tym słyszeć. Najpierw te opowieści o smokach, a teraz jeszcze coś takiego. To oburzające. Czemu nikt mnie nie słucha? No dobra, ale ja wiedziałem, że tak teraz będzie. Wiedziałem, Xardas wysyła nas, tak? Nas do miasta, rozmawiaj z paladynami, a sam se idź, kurna. Tylko człowiek idiotę z siebie zrobił, no. Chociaż w dobrej wierze, tak jakby nie patrzeć, no, wierzę Xardasowi, że mówił prawdę. No dobra, gdzie mogę spędzić noc? Gdzie mogę spędzić noc? Jeśli szukasz miejsca do spania,
Udaj się do gospody naprzeciwko koszar. Okay. Paladyni opłacają kwatery dla wszystkich przyjezdnych. Wędrowni handlarze również tam sypiają. Teraz każdy już... My i tak mówi. Musimy się dostać do koszar, tak? Chcieliśmy się spotkać z Lordem André. A gdzie znajdziemy te koszary? Gdzie mogę znaleźć przywódcę Straży Miejskiej? Lord André przebywa w koszarach po drugiej stronie miasta. Po drugiej stronie miasta? Świetnie! Naprawdę, cudownie! Nie zasłużył. A ile stron ma miasto? Bo to zależy, z której strony jesteśmy. Tak. Ale poradzimy sobie, poszukamy. Pewnie chodzi o to, że jest po drugiej stronie tam, gdzie jest druga brama. My wiemy, gdzie jest druga brama, więc sobie poradzimy. No i dobra. Proszę bardzo, to na co czekałeś najbardziej, opowiedz nam o tych przepisach, o których masz do powiedzenia, bo chyba po to tutaj stoisz, prawda? Będę się lepiej trzymać. No dobrze. Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Każdy już o tym po pierwsze, dostojny paladyn Lord Hagen rezyduje w górnym mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w górnym mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie, ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Jakieś pytania? Trudno mi w to uwierzyć. Powiedz mi, jak mogę zostać, nie wiem, obywatelem miasta? Może masz coś do dodania, bo już tam pewna kobieta nam powiedziała to i owo, ale może coś nam podpowie. Jak mogę zostać obywatelem miasta? Obywatelem miasta może być jedynie osoba posiadająca stałe zatrudnienie. Nie myśl jednak, że zostaniesz dopuszczony do Lorda Hagena, tylko dlatego, że jesteś obywatelem Corinis. Obywatelstwo daje ci prawo wstępu do górnego miasta. Nic więcej. Tylko członkowie straży mają wstęp do ratusza miejskiego. No dobra, a gdzie mogę znaleźć pracę, powiedz? Gdzie mogę znaleźć pracę? Musisz zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów rezydujących w dolnej części miasta. Jeśli zostaniesz przyjęty na praktykę, automatycznie staniesz się obywatelem miasta. Jednak wedle pradawnej tradycji muszą się na to zgodzić pozostali mistrzowie. Jeśli chciałeś szukać pracy w dzielnicy portowej, zapomnij o tym. Mieszkają tam same najgorsze śmiecie. Najlepiej w ogóle unikać tego miejsca. To chyba nieładnie tak mówić o tej najniższej warstwie społecznej, co? Bo tam też biedota mieszka, przecież nie każdy jest szumowiną, no. O tym było wiadomo. Niedobrze jak na paladyna, niedobrze. Pogarda dla wyznawców i nosa, naprawdę. Człowieku, co ty? I to tak otwarcie? Niedobrze, niedobrze. Jak dojść do górnego miasta? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie jesteś obywatelem tego miasta. Możesz więc sobie oszczędzić wysiłku. Strażnicy i tak cię nie wpuszczą. Nie masz szans na przedostanie się za bramę. Mam swoje zdanie na ten temat. Już do miasta się przedostałem, to i do górnego miasta też znajdziemy sposób, żeby się dostać. Jak mogę zostać członkiem straży? Wedle rozkazu Lorda Hagena, jedynie obywatele miasta mogą zaciągać się do straży. Rozumiem. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, porozmawiaj z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Dobra, no to czyli mamy kolejną osobę, tak? Która zachęca nas, żeby udać się do Lorda André. A wkurzymy go na sam koniec. Macie. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co takiego? Nawet nie jesteś członkiem straży. Nie jesteś nawet obywatelem. Skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć zbroję paladyna? Tylko kilku członków straży, którzy wykazali się szczególnymi zasługami, dostąpiło tego zaszczytu. Jeśli chcesz zostać paladynem, masz przed sobą długą drogę, chłopcze. No okej, już cię nie denerwuję, uciekam. Muszę iść. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że opowiadasz mieszkańcom tego miasta jakieś brednie o smokach, wpadniesz w tarapaty. Rozumiemy się? No chyba tak. Chyba tak. Okej, możemy iść, tak? To co? Trzeba się postarać zostać obywatelem miasta, to na pewno, tak? I musimy jakby wykminić sposób na dostanie się tam. Na górę do Lorda Hagena, czyli do przywódcy paladynów. Ale jako zwykły obywatel raczej nam się to nie uda, więc... Nie zasłużył. No kilka osób już poznałem.
to może pójdziemy faktycznie do tego Lorda André, może porozmawiamy z nim, może dowiemy się czegoś więcej. Może to nie jest głupi pomysł, wiecie? Może to nie jest głupi pomysł, może powie nam coś więcej, a może będzie bardziej przychylny do tego, żeby nas wysłuchać. Jakby nie patrzeć, no, też jest paladynem, nie? Więc może nie wykaże się taką ignorancją jak ten tutaj, Lothar, i weźmie bardziej do siebie te nasze słowa, które Xardas kazał nam przekazać. Dlatego poprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi. Tak było. Pewnego dnia idziemy. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Gdzie? Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. Gdzie? A tak. O nie. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Oddał mi ten portret, a powiedz mi, co to się stało, że ty zachowujesz męskie portrety, które znajdujesz gdzieś tam w kieszeniach bandytów, co? Co to się stało? Taki ładny jestem? Dziękuję. No, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Proste. Nie. Nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. Jasne, że mam kłopoty. Ja cały jestem jednym wielkim kłopotem. No ale dobra, no idziemy. No i znowu Lord André, koszary, tak? Kolejna osoba. Ogłasza się, co następuje. O, wiadomość. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny Lord André. Każdy mieszkaniec Corinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się natychmiast do Lorda André. Znowu Lord André, no dobrze. Dobrze. Idziemy, tak? Jakby już się ciemno robi. Która jest godzina? 19:28, więc... Mamy koszary. Idziemy do koszar i skontaktujemy się z panem Lordem André. Z paladynem. Możliwie jedynym paladynem, na którego możemy liczyć. Ćwiczą panowie? Dobrze, dobrze. Ćwiczcie, ćwiczcie, tak? Im lepiej wyćwiczeni strażnicy, tym bezpieczniejsze miasto, prawda? No. Dzień dobry, wieczór. Cześć. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Z tobą również niech będzie. Inos. Co mnie sprowadza? Powiem tak, no tematów jest kilka. Trzeba by je wszystkie poruszyć. Chcę wstąpić na służbę u paladynów. O! Chcę wstąpić na służbę u paladynów. Szlachetny zamiar. Tak. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Okej. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Wydaje mi się, że jednak ważne. Chociaż na pewno, jeżeli góra rozumie, no to my niekoniecznie musimy, tak? Zwłaszcza kiedy mamy tylko wykonać. No dobrze. No dobra, czego mogę się spodziewać w straży? O, może musimy wykazać, wiecie, inicjatywę, chęć jakby dołączenia do nich, pomocy Corinis, a może wtedy jakby rozplączymy mój język też na takie bardziej konkretniejsze tematy. Czego mogę się spodziewać w straży? Postawmy sprawę jasno. Bycie członkiem straży nie oznacza, że przez cały dzień można włóczyć się w mundurze po mieście. To brudna, a czasem nawet krwawa robota. Kiedy będziesz jednym z nas, czeka cię sporo pracy. Ale warto. Może pewnego dnia oprócz zapłaty będziesz miał okazję zostać jednym ze świętych wojowników Inosa. A to nie brzmi źle, wiecie, no strażnicy pewnie wyłapują takich jak ja, uciekinierów, którzy spod tej magicznej bariery po prostu no, wykruszyli się i ruszyli w wyspę. Może nie byłoby to takie głupie, żeby dołączyć do nich i być po tej drugiej stronie, tym samym tak naprawdę, wiecie, no umocnić swoją pozycję tutaj w Corinis i spowodować, że będę nietykalny z tej strony jakby przedstawicieli prawa.
to ma sens. To ma sens. Dobra. Jestem gotów wstąpić do straży. Jestem gotów wstąpić do straży. Możliwe, ale nie jesteś obywatelem miasta, a no tak. Ja mam swoje rozkazy. No tak. Dobra. Co robicie w mieście? Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Okej. Okay. Nie musisz się martwić. Okej. Okay. A nie ma jakiegoś szybszego sposobu na to, żeby do was dołączyć? Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj. Mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. No wiesz, my się znamy od kilku minut, więc tak jakby... takie poufne tematy od razu zdradzasz mi tutaj. Koleś musi być naprawdę zdesperowany. Dobrze, no wysłuchamy go. Jakby nie patrzeć, no nie mamy jakichś bardzo złych intencji. W ogóle nie mamy złych intencji, więc spoko, dawaj, kurna, wal. Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Okej. Okay. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne czy jesteś obywatelem czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. No to brzmi poważnie, tak? A gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. Okej, okay, no dobrze. A co mam zrobić, kiedy znajdę jednego z takich złodziei? Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Okay. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować Straż Miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. No dobrze. No dobra, to teraz, kiedy już go tak zagadaliśmy, zaufał nam, zdecydowanie nam zaufał, to może... może przejdźmy do tematu, tak? Do tego głównego tematu. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Dobrze się zaczyna. Watahy orków są prowadzone przez smoki? Smo, czyli nie dokończę. Dobrze. Watahy orków są prowadzone przez smoki. Wiem, że armie orków stają się coraz silniejsze. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że o tym chcesz donieść Lordowi Hagenowi. Urwałby ci głowę za marnowanie jego czasu takimi historiami. Sądzę, że jesteś dość bystry, aby samemu zdać sobie z tego sprawę. A więc, o co naprawdę chodzi? No ale nie dałeś mi dokończyć, no. Kurczę, no dobra, to może chociaż ten amulet. Chodzi o święty artefakt. Oko Inosa. Oko Inosa. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeśli naprawdę istnieje artefakt o takiej nazwie, będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym Lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko paladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Mówią to i słyszę. No dobra, czyli jakby, no dziękuję za rozmowę. Niczego tutaj nie załatwiliśmy. Ach, długo zabawiliśmy w tych koszarach, jakby ta rozmowa była naprawdę długa, no ale okej, no.
Ciemno już jest, 21. Kurczę, no może przydałoby się napić czegoś i znaleźć łóżko, nie? Zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. No okej. Może bym się czegoś napił. Cześć. To naprawdę nie mój. Karczmarzu, hej, podejdź bliżej. Zrób sobie przerwę i napij się chłodnego piwka. Lord André stawia kilka baryłek przedniego piwa. To brzmi naprawdę sensownie. Jasne, że tak. Tego mi było trzeba. Zimne piwko pod koniec dnia. Zwłaszcza, że to był ciężki dzień. Dawaj, napijemy się. Świetnie. No popatrz, to brzmi lepiej. A to może jeszcze jedno? Napijemy się jeszcze jednego. Ale nic o tym nie wiem. Jedno piwko to. O tym było tak wiadomo. Słabo, tak, nie? Jakby brakowało. Napijemy się jeszcze jednego. Pełny brzuszek będzie. Już mi lepiej. No, uśmiechnięcie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. No jak widzicie, to jest wielkie miasto, tak? Bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta. Miasto możliwości, ale... Ale my idziemy do łóżka. Mamy gospodę pod senną sakiewką i... To właśnie tutaj powinniśmy się udać i to właśnie o tym miejscu mówił nam paladyn Lothar przy głównej bramie. Trzeba spróbować. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak, idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Dobrze, dobrze. A powiedz mi, czemu paladyni opłacają noclegi? Czemu paladyni opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która, jak wiadomo, popełnia wiele przestępstw. Poza tym, pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym, chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo. Rozdaje je na placu Wisielców. Skorzystaliśmy, no dobrze. Dobrze, no to. Idziemy chyba, tak? Nie zadajemy więcej pytań. Bezimienny na pewno jest bardzo zmęczony. Jeszcze po tych dwóch piwach to pewnie z przyjemnością się prześpimy, więc... Idziemy spać, gałgany wy moi. Kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Taki trochę przegadany był ten odcinek. Zarówno z mojej strony, jak i właśnie ze strony tutaj postaci w grze, ale taki jest ten początek w mieście właśnie. Dużo dialogów, dowiadywania się, wiecie. Trzeba się oswoić z tym wszystkim, co tutaj jest. Poznać ludzi, odpowiednie osoby, tak? No i jakby obrać drogę, którą podążymy. A na pewno postaramy się zostać obywatelem tego miasta, więc... Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Zachęcam do komentowania, do łapkowania, no i zapraszam na kolejne odcinki w kolejne dni. Tyle ode mnie. Bajo. Jajo. Cześć. Doprawdy? To interesujące. On po prostu za... A będzie jeszcze gorzej. A będzie jeszcze gorzej. Słyszałam co innego.